Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie jest również okazją do przywitania nowej kanclerz Radomskiego Business Center dla pani Izabeli Seweryn. Zapraszam serdecznie pani Izabelę oraz zapraszam kanclerza honorowego Radomskiego Business Center dla pana Jerzego Kowala. Łączemy. Szanowni Biskupie, Szanowni Państwo, rok 2018 był rokiem ciągłych zmian. Trwa ta zmiana wciąż. Jaki będzie rok 2019, to się dopiero okaże. Ja Państwu z okazji świąt życzę wszystkiego najlepszego, żeby te święta były rodzinne, spokojne, ciepłe, miłe dla Państwa, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzę Państwu, żeby nadchodzący rok był rokiem dobrym. Rokiem ludzi, których spotykacie na swojej drodze, ludzi dobrych wobec Was, wobec Waszych firm. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i samych sukcesów, żeby Wasze porażki nie były porażkami, tylko były wyzwaniami. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Dobry wieczór Państwu, Jego Ekscelencje, Szanowni Państwo. Nie wiem jak dla Państwa, dla mnie ten czas strasznie pędzi. Dopiero były święta, dopierośmy się łamali okładki, a już mamy ten piękny okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Z drugiej strony każdemu z nas przybyło trochę siwych włosów. Wydaje mi się, że mijający rok był także dobrym rokiem, czy bardzo dobrym rokiem dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że nie ostatnim, chociaż troszeczkę chmur czarnych tam się gdzieś zbiera, ale myślę, że damy sobie ich z tym radę. Proszę Państwa, zmienia się nasze otoczenie, zmienia się i pięknie Polska, tutaj nasza mała ojczyzna Radom, rośnie poziom naszego życia. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć dzięki Waszej codziennej, ciężkiej pracy. Nie wstydźmy się tego, to dzięki Wam, dzięki przedsiębiorcom ten rozwój kraju się dzieje. Proszę Państwa, wiele się zmienia, tak jak powiedziałem koło nas, także zmieniło się w mojej organizacji od połowy roku. Jest nowy, dynamiczny kanclerz, pani Izabela Seweryn. W związku z tym ja już mogę troszeczkę mniej angażować się w te codzienne życie Business Center Club i trochę pouciekać tam do mojego lasu, do Lasów Koneckich. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałem Państwu jeszcze serdecznie podziękować za Waszą codzienną pomoc dla pracowników, ludzi potrzebujących, ludzi, którym nie do końca udało się tak jak nam w życiu. Jestem przekonany, że wyciągniemy także z naszą pomocną dłoń w tym właśnie świątecznym okresie do potrzebujących. Serdecznie dzięki za to. Już na koniec chciałbym Państwu życzyć pięknych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu wrażeń sylwestrowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych najbliższych w nadchodzącym 2019 roku. Dziękuję bardzo.